Czas najwyższy krótko podsumować dokonania naszego Tomka Hajty we wrześniu i w październiku. Niestety odpadamy w drugiej rundzie Pucharu Niemiec, a oprócz tego w 7 spotkaniach rozegranych w drugiej Bundeslidze odnosimy zaledwie 3 zwycięstwa, notujemy 2 remisy i 2 porażki. Niestety tak słabe wyniki musiały się odbić na naszej sytuacji w tabeli. Po 12 kolejkach z dorobkiem 21 punktów jesteśmy dopiero na 5 miejscu, ale co gorsza, ze stratą aż 6 oczek do liderującego HSV Hamburg. No i tak to właśnie wyglądało w ostatnim odcinku, który można krótko podsumować. Kiepska forma, brak wyników i niestety coraz większa strata punktowa do miejsc premiowanych awansem do pierwszej Bundesligi. Trzeba jednak wierzyć, że w końcu ustabilizujemy naszą formę i zaczniemy regularnie punktować. I oby nastąpiło to w tym 5 odcinku naszej wielkiej odbudowy Schalke 04. W odcinku, w którym miejmy nadzieję odbijemy się w końcu od dna i zaczniemy zmniejszać naszą stratę do lidera. W kalendarzu 1 listopada, tak więc obowiązkowo musimy spojrzeć na sprawozdanie finansowe. Z tego co widzimy, bilans ogółem zaczyna nam się pogłębiać na minusie. Teraz jest to już 17,5 miliona. Zarząd ogólnie jest usatysfakcjonowany pracą naszego Tomka Hajty. Ocena końcowa minus 4. Niestety, jeśli spojrzymy dokładnie tylko w kategorię mecze, tutaj są już bardzo rozczarowani wynikami zespołu. Nota plus 2. No i trudno się w sumie dziwić. Atmosfera w szatni dobra. Poparcie dla menedżera niestety tylko przeciętne. Co gorsza, oba wskaźniki mają tendencję spadkową, no ale ta seria słabszych występów naszej drużyny musiała tu znaleźć swoje odbicie. Czas najwyższy zatem wkroczyć na ścieżkę zwycięstwa. Jest ku temu świetna okazja. Oto w ramach drugiej Bundesligi gościć będziemy na naszym stadionie SV Darmstadt 98. Jesteśmy absolutnym faworytem i trzeba właściwie tylko zagrać na miarę swoich umiejętności, a wynik powinien przyjść sam. No i to jest nie lada ciekawostka, bo wkrótce będą wybierane nowe władze w klubie. Aktualny prezes Axel Hefer zrezygnował z ubiegania się o 7. kadencję, tak więc jedno jest pewne, na pewno będziemy mieli nowego szefa. No i już jesteśmy w szatni naszego Veltins Arena przed pierwszym gwizdkiem sędziego w tym spotkaniu z SV Darmstadt 98. I tutaj trzeba sobie powiedzieć jedno, goście to zespół w tym sezonie broniący się przed spadkiem. My jak wiadomo walczymy o awans, a więc oczekiwania są jasne. Tu powinno być zwycięstwo. No i mamy to zwycięstwo, bo i o innym wyniku nie mogło być mowy. Ostatecznie wygrywamy 2-0 po bramkach Terode z karnego z 42 minuty i Pieringera z 65. Oczywiście nie nazywalibyśmy się, jakbyśmy nie trafili też gola ze spalonego, ale to już jest nasza tradycja. W każdym razie nasza przewaga w tym spotkaniu była bezdyskusyjna i właściwie powinniśmy byli wygrać wyżej. Dopisujemy sobie 3 punkty, ale o naszej sytuacji w tabeli jak na razie niewiele można powiedzieć, bo w tej kolejce zostały rozegrane dopiero 2 spotkania. Schalke Darmstadt, przewaga znajduje przełożenie na wynik, no i trudno się z tym nie zgodzić, właściwie w punkt. Ale nie ma się co już dłużej rozwodzić nad tym spotkaniem, mamy zwycięstwo, zapominamy o tym meczu, lecimy dalej. No właśnie, i to jest niestety jeden z głównych naszych problemów, o którym zresztą wspominaliśmy w poprzednim odcinku naszej kariery w Schalke. A więc chodzi o naszego głównego napastnika, Simone Terode, który jest po prostu kompletnie nieskuteczny. Bo jak to jest możliwe, że taki napastnik, który miał być gwarantem strzelania bramek, nie zdobył gola od ponad 13 godzin? No to jest po prostu absolutny szok. I teraz oto w końcu się przełamuje, strzela swoją bramkę po tak niewiarygodnie długim czasie, ale jaki to jest gol z karnego. No i niestety, kontuzja. Dries Wouters, przeciążenie mięśni uda, niezdolny do gry 3 do 6 aż tygodni. To co prawda zawodnik tylko rezerwowy, no ale jednak zmniejszy się nam pole manewru. No i tylko tego brakowało. Nasz podstawowy, fundamentalny prawy obrońca Reinhold Ranf, zresztą podpora całej naszej prawej flanki w zespole. Kontuzja niby tylko na 3 dni, niestety przekreśla jego udział w nadchodzącym meczu z Werderem Brema. No właśnie, meczu, którego właśnie mamy oficjalną zapowiedź. Co ciekawe, jest to mecz, który przed startem sezonu uchodziłby za absolutny szlagier tej drugiej Bundesligi. W końcu ścierają się tutaj 2 teoretycznie najmocniejsze zespoły, 2 spadkowicze z zeszłego sezonu z pierwszej Bundesligi. A jednak w sytuacji obu klubów w tym sezonie w tej drugiej Bundeslidze to spotkanie nie ma już takiego wymiaru, no niestety. Werder grając na własnym stadionie przed własną publicznością jest faworytem w tym spotkaniu. Czeka nas niewątpliwie ciężka przeprawa.
No i jeszcze jedno info przypominające nam, że już za 35 dni przywitamy w klubie nowy zarząd. Faworytem do objęcia stanowiska prezesa jest Tobias Weyand, który, jak zdążył już zadeklarować, w przyszłości nie zamierza niczego zmieniać w sposobie funkcjonowania klubu. No dobra, jesteśmy już na domowym obiekcie Werderu, a więc Weserstadion. Jak zwykle nie przystępujemy do tego spotkania w optymalnym składzie, no ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Tym razem będzie nam brakować przede wszystkim naszego podstawowego etatowego prawego obrońcy, jakim jest niewątpliwie Reinhold Ranf. Będzie go musiał zastąpić Timo Becker i tu jest obawa, że to może być nasza pięta Achillesowa. Oby jednak nie. 19 listopad, godzina 18.30, startujemy. Gospodarze w ustawieniu 4-3-3 na szpicy, a Sale na skrzydłach, Leonardo Bitenko oraz Weiser. U nas natomiast, jak wiadomo, Tomasz Hajto wciąż stara się szlifować nasze ustawienie 4-4-2 i oby z dobrym rezultatem. W tabeli Werder po 13 kolejkach z 17 punktami dopiero na zaskakującym 8 miejscu. Bittencourt przy piłce schodzi z akcją z lewego skrzydła w kierunku środka boiska, zagrywa tutaj do Weissera, ten rozpędzony będzie dośrodkował, tak jest, a Sale został wyrzucony, ale opanował tą piłkę, jeszcze jedna centra z drugiej strony, Weisser, jeszcze jedno dośrodkowanie, a Sale uderza, ale na szczęście nad poprzeczką, spokojnie. Rzut wolny dla naszego zespołu, Zalazar miękko posła piłkę w pole karne, ale niestety tutaj gospodarze wybijają. Spokojnie, Bulter zbiera piłkę, rusza do przodu, podchodzi, strzela, potężne uderzenie, ale nad bramką. Rzadkowski przy piłce na prawym skrzydle, podaje do Palsona, ten odgrywa prostopada w uliczkę, Rzadkowski, ale sytuacja, no wypuścił sobie piłkę. I ta kura rozpoczyna akcję naszego zespołu od linii obronnej, podaje do Beckera, ten do przodu, Terode dostrzega na prawej stronie Rzadkowskiego, który posyła takiego loba w pole karne, ale tutaj gospodarze przytomnie wybijają daleko. Spokojnie Bulter zbiera tą piłkę, Zalazar, próbujemy organizować kolejny atak, Overzand tutaj się urwał do środkowej, Terode uderza, no ale nad poprzeczką. Koniec pierwszej połowy, no i na tablicy świetlnej mamy wynik 0-0. Trzeba przyznać, że Werder faktycznie jest zaskakująco słaby, taki apatyczny, bez werwy. My natomiast próbujemy, atakujemy, strzelamy niestety bardzo niecelnie. Miejmy nadzieję, że w drugiej odsłonie tego meczu poprawimy naszą celność. Bulter przy piłce w środkowej strefie boiska, podaje do Pieringera. Ten zagrywa bezpośrednio do Uweżana, który nabiera prędkości lewym korytarzem boiska. Dośrodkowanie, Terode uderza, ale piłka ląduje na poprzeczce i coś niewiarygodnego powraca w boisko. Rzadkowski opanował dośrodkowanie, ale gospodarze wybijają niebezpiecznie. A Sale zbiera tą piłkę i wyprowadza błyskawiczną kontrę swojego zespołu. Overzan czyści, brawo. 67 minuta i pierwsza zmiana w naszym zespole. Boisko opuszcza słabo grający Pieringer. W jego miejsce melduje się Czurlinow, który wędruje na lewe skrzydło, a na atak Bulter. Budujemy nasz kolejny atak i Takura podprowadza piłkę, ale fatalnie, bo traci futbolówkę. Już gospodarze przejmują piłkę i rozpoczynają kontratak swojego zespołu. Weisser dostrzega na lewej stronie rozpędzonego Bittencourta, ależ jest niebezpiecznie. Zatrzymał się, będzie dośrodkował, właściwie wyrzucił tą piłkę przed pole karne, ale jest tu ponownie Weisser, podaje do Agu, ten zwolnił akcję, podaje po prawym skrzydle, Weisser dośrodkowanie, a Sale rozpaczliwie tu zablokowany. Zalazar z rzutu wolnego do środkowej w pole karne. Piłka wpadła tu w kozioł, Bulter do niej dopada i przy słupku pakują do bramki, a więc mamy prowadzenie w końcu 1-0, chociaż sędzia tu podbiega, ale czy tam była pozycja spalona? No wydaje się, że nie, no nie powinna być, mamy jeszcze weryfikację, ale to powinien być. Uważam, wznawia gry wyrzutem piłki z autu, Zalazar, mamy to prowadzenie 1-0, wypada teraz uspokoić trochę tą grę. Czurlinow zbiera piłkę, jest przed polem karnym, ale jest również atakowany, przerzuca na prawe skrzydło. Jest tutaj Palsen, wycofuje, Becker w polu karnym, Rzadkowski do środkowej. Czurlinow uderza, ale bramkarz. 78 minuta, Pawlenka rozpoczyna grę spod własnej bramki, dalekim, mocnym wykopem, idealnie pod nogi Asale. Ten jest już w naszym polu karnym, jest groźnie spod linii końcowej, centruje, Dukszu uderza, ale na szczęście nad poprzeczką. No i to jest koniec, proszę Państwa, tego spotkania. Ostatecznie wygrywamy skromnie, zaledwie 1-0, no ale przecież tutaj nie rozmiary zwycięstwa są najważniejsze. Najważniejszy jest sam triumf nad Werderem Brema. Mimo wszystko trzeba przyznać, że ten mecz był wybitnie wyrównany, zresztą najlepiej potwierdzają to same statystyki. Jednak byliśmy o tą jedną akcję, o tą jedną sytuację i o tą jedną bramkę lepsi. Dopisujemy sobie 3 punkty, ale na tym nasza radość się nie kończy, bo oto w równolegle rozegranym spotkaniu HSV Hamburg zaledwie remisuje z Jan Regensburg i tym samym oba zespoły, które są nad nami w tabeli, dzielą się punktami. Przed sezonem takie zwycięstwo z Werderem na dodatek na wyjeździe wydawałoby się bezcenne. Teraz, kiedy zespół z Bremy jest zupełnie pod formą, może nie ma to takiej wartości, ale mimo wszystko i tak się niezwykle cieszymy. No w końcu coś drgnęło, no w końcu zaczynamy wygrywać, no przecież mamy na swoim koncie 2 zwycięstwa z rzędu, tak więc nie ma na co czekać, już pędzimy do naszego kolejnego spotkania.
spotkania w ramach drugiej Bundesligi, a jest nim nasze domowe starcie z SV Sandhausen. Jesteśmy zdecydowanym faworytem i obyśmy przedłużyli naszą dobrą passę i dopisali kolejne zwycięstwo. No już jesteśmy w szatni naszego fantastycznego obiektu Arena auf Schalke. Nie muszę chyba dodawać, że jak zwykle nie wychodzimy na ten mecz w optymalnym składzie. Co prawda do pierwszej jedenastki powrócił po kontuzji nasz podstawowy prawy obrońca Reinhold Rampf. Oto niestety z drugiej strony defensywy nasz fundamentalny lewy obrońca Thomas Overjan będzie pauzował za żółte kartki. No i tak to właśnie wygląda. Jak nie urok, to sraczka albo przemarsz wojsk radzieckich do wyboru do koloru. Mimo wszystko nasz Tomasz Hajto, jak i my, wszyscy kibice, liczymy po cichu na zwycięstwo. No i mamy to zwycięstwo. Wygrywamy ostatecznie 2-1, ale ten mecz był niezwykle trudny. Ten mecz był wyrównany, o czym świadczą statystyki. Współczynnik XG dla obu zespołów wynoszący 1,26. Ale ten mecz był również jakże dramatyczny. Przecież zwycięską bramkę zdobywamy dopiero w 87 minucie spotkania. Mało tego, oba gole dla naszej drużyny strzela kto? Marcin Kamiński, co jest już kompletnie oderwane. Zapewne większość z Was zastanawia się, jak to w ogóle możliwe, a ja już śpieszę z wyjaśnieniami. Dwa rzuty rożne, dwukrotnie piłkę główkuje Kamiński, a ta chcąc nie chcąc ląduje w siatce rywali. Na nasze konto wpadają 3 punkty i pomimo, że jak na razie z całej czołówki tylko my rozegraliśmy swoje spotkanie w tej kolejce, no to cieszy jednak już ten kontakt z zespołami z pierwszych miejsc. Pięknie. Schalke odrabia straty, by wygrać. No właśnie, i tutaj też jest cała dramaturgia tego meczu, bo przecież myśmy w nim nawet przegrywali 0-1, żeby później odrodzić się jak Feniks z popiołów. Marcin Kamiński, bohater, dwukrotnie trafia i schodzimy jako zwycięzcy. No i jeszcze wypada wyróżnić naszego gladiatora w tym spotkaniu, a więc Marcin Kamiński. Przed sezonem wydawał się, że będzie zawodnikiem raczej rezerwowym, ale wywalczył sobie miejsce w pierwszej jedenastce. A w tym spotkaniu to już udowodnił wielki kunszt. 2 gole, nota 8,90. Wielkie brawa. Wygląda na to, że te nadchodzące wybory nowych władz w naszym klubie będą doniosłym wydarzeniem, ponieważ media non-stop się na ten temat rozpisują, ale na razie zarówno nasz Tomek Hajto, jak i my wszyscy kibice nie zawracamy sobie tym głowy. Bo jaki nowy prezes będzie, taki będzie, a my tu mamy ważniejsze sprawy na głowie. My tu mamy robotę do wykonania na murawie. Tym razem w ramach drugiej Bundesligi jedziemy do Hamburga, zetrzeć się tam z FC St. Pauli. Jesteśmy faworytami, jesteśmy ostatnio przede wszystkim w dobrej formie, dlatego myślę, że możemy liczyć na dobry mecz i komplet punktów. Jesteśmy już w szatni Millerntor Stadion, a nasi wszyscy zawodnicy już przygotowani do boju, już wszyscy rwą się do walki. I tu trzeba podkreślić fakt, wszyscy zawodnicy, bo to chyba można zaznaczyć nawet w kalendarzu. Po raz pierwszy bowiem od dawien dawna możemy liczyć na naszych wszystkich zawodników. To jest wręcz nieprawdopodobne, ale rzeczywiście wszyscy są zdrowi, nikt nie jest zawieszony za kartki, dlatego teoretycznie możemy wystawić najmocniejszą jedenastkę. Dlatego tym bardziej liczymy po cichu na wygraną. No i mamy tą wygraną, nie mogło być inaczej, tyle tylko, że można czuć pewne rozczarowanie, bo nasze zwycięstwo jest niezwykle skromne. To zaledwie 1-0. Bo w tym meczu nasza przewaga była wręcz miażdżąca, drużyna gospodarzy była niewidoczna, zresztą co ja mówię, oni po prostu nie istnieli. Dopisujemy sobie 3 punkty i przesuwamy się na 4. miejsce, oto bowiem Jan Regensburg przegrywa z nowym liderem drugiej Bundesligi, zespołem FC Heidenheim. Oczywiście cieszy również porażka Norymbergi na własnym stadionie z Holstein Kiel, dzięki czemu zrównujemy się z nimi punktami. Nienaganna technika kluczem do zwycięstwa, no niby tak, ale przede wszystkim to my to spotkanie powinniśmy wygrać wyżej. No przy tak olbrzymiej nawałnicy na bramkę rywali strzelić jednego gola, no trochę wstyd. Nie no, to jest jakaś prawdziwa paranoja. Salif Sané dopiero co wyszedł ze swojej długiej, kilkumiesięcznej kontuzji, zagrał w końcu pierwszy mecz w pełnym wymiarze czasu. No i co? No i nic, kolejny uraz, co prawda tylko do 3 dni, no ale co z tego, skoro za 2 dni już gramy niezwykle ważny mecz z Norymbergą i nie będziemy mogli skorzystać znowu z naszego lidera na środku obrony. No i mamy już oficjalną zapowiedź naszego kolejnego starcia w drugiej Bundeslidze, a jest to nie byle jaki mecz, bo pojedynek dwóch zespołów sąsiadujących w tabeli na dodatek z tą samą ilością punktów. Jak to mawiał klasyk, można tu wręcz powiedzieć, że jest to spotkanie o 6 oczek. Dlatego za wszelką cenę trzeba tutaj zagrać na maksimum swoich możliwości.
Jak już wiemy, pod nieobecność naszego lidera obrony, a więc skontuzjowanego Salifa Sane, który jest na ławce rezerwowych, środek defensywy utworzy i Takura, i Kamiński. Reszta zawodników jest już zdrowa i do dyspozycji, dlatego liczymy na przedłużenie naszej dobrej serii i odniesienie kolejnego zwycięstwa. 10 grudzień, godzina 18.30, nasz stadion Arena of Schalke i niezwykle ważny pojedynek, na który czekają wszyscy kibice z FC Nürnberg. A goście w ustawieniu 4-4-2, diament wąski na ataku, Dovedan, Lokemper, a za ich plecami Moller, Deli. A w tabeli, jak wiadomo, Norymberga z taką samą liczbą punktów jak my jest tuż nad nami na trzecim miejscu. Goście przy piłce w środkowej strefie boiska próbują rozgrywać atak pozycyjny, my chwilowo wycofaliśmy się do obrony. Handwerker, Tempelman, Moller, Deli, Dovedan, tutaj wślizg, ale nieudany, Moller, Deli, ależ potężne, zaskakujące uderzenie za pola karnego z ponad 20 metrów, no i niestety, ale w 13 minucie przegrywamy już 0-1, no dramat! Handwerker wznawia grę wyrzutem piłki z autu na wysokości naszego pola karnego, Lokemper, Dovedan, Moller, Deli, uderzenie, ależ Farman, dobra interwencja! Nasz golkiper rozpoczyna grę spod własnej bramki, daleki wykop, ale precyzyjny, idealnie pod nogi Torodę, ale ten niedokładnie, tracimy piłkę, już goście rozpoczynają swoją kontrę, Moller, Deli, prostopadle zagrywa Dovedan, ale niebezpiecznie, będzie 2-0, nie, Farman broni! Owerzan wznawia grę wyrzutem piłki z autu prosto pod nogi Bultera, ten atakowany podaje do Zalazara, Zalazar strzela, ale piłka trafia w jednego z naszych zawodników, piłkarze Norymbergi wybijają. No i to jest koniec pierwszej połowy, a najważniejsza informacja to oczywiście ta, że niestety na własnym stadionie przegrywamy w tym niezwykle ważnym meczu z Norymbergą 0-1. Albo w przerwie w szatni nasz Tomasz Hajto odpowiednio umotywuje ten zespół, postawi tych zawodników do pionu, albo będzie naprawdę źle. Musimy na drugą odsłonę wyjść zupełnie w innym nastawieniu. Jeszcze w przerwie przechodzimy na formację 4-2-4, a boisko opuszcza słabo grający na dodatek z kontuzją Wiktor Paulsson. W jego miejsce na murawie melduje się Dany Laca. Oby to było zmiana, która coś wniesie. Farman rozpoczyna grę spod własnej bramki, dalekim, mocnym wykopem na połowę przeciwnika. Terodę ładnie tutaj zgrywa, idealnie pod nogi Czurinowa. Ten ma troszkę miejsca, ruszył dynamicznie do przodu, jest już przy linii końcowej do środkowej na długi słupek. Bulter uderza, ale niestety słabo. 55. minuta spotkania i kolejna zmiana. Czurlinowa zmieni na prawym skrzydle Mehmet Chonaidin. Owerzan wznawia grę wyrzutem piłki z autu praktycznie z rogu boiska prosto do Bultera. Ten zagrywa do Zalazara. Zalazar, ależ ładnym zwrotem strzelano, ale potężnie, niecelnie, no i bez sensu. 71. minuta tego meczu i przeprowadzamy już naszą ostatnią zmianę. To nasza ostatnia deska ratunku. Pieringer opuszcza boisko, w jego miejsce Kerim Çalhanoğlu, natomiast na atak wędruje Bulter. Rzut rożny dla naszego zespołu, Zalazar miękko na długi słupek, Terodę uderza, no ale niecelnie nad bramką. Kolejny stały fragment gry dla naszego zespołu, Zalazar centruje w pole karne, Terodę uderza, no ale znowu piłka tym razem ląduje na poprzeczce. No i to jest niestety koniec tego spotkania. Jesteśmy świadkami prawdziwego dramatu. Ostatecznie przegrywamy na własnym stadionie z Norymbergą 0-1, a więc w meczu, w którym absolutnie nie mogliśmy sobie pozwolić na porażkę. A jednak, już w 13 minucie straciliśmy tą bramkę. Owszem, fenomenalny strzał, praktycznie nie do obrony. Później zaatakowaliśmy, ruszyliśmy do przodu, ale to było właściwie takie bicie głową w mur, rzucanie śnieżkami w betonową ścianę. No i kurwa, później takie efekty. Statystyki są owszem na naszą korzyść, ale nic z tego absolutnie nie wynika. No i tym samym Norymberga ugrywa jakże cenne 3 punkty na dodatek na naszym stadionie, no i odskakuje od nas. No i oczywiście Norymberga włącza się do walki o awans, no ale ja się pytam, jak myśmy mogli dopuścić do takiego wyniku? Nam nie wolno było przegrać tego spotkania, trzeba było to zremisować, no chociaż. A szkoda już strzępić ryja. No i jakby jeszcze tego wyniku było mało, no to Wiktor Paulsson w trakcie tego meczu naciągnął mięśnie przywodzicieli, no i 4-5 dni go nie zobaczymy. A tymczasem media interesują się tylko jednym tematem, wyborami nowych władz w naszym klubie. Jak się dowiadujemy, wybory już za 10 dni. A my już przechodzimy do naszego następnego spotkania w ramach drugiej Bundesligi. Jest to jednocześnie nasz ostatni mecz w roku kalendarzowym 2021. Byłoby miło sprawić sobie prezent na ten czas świąt i po prostu wygrać. Niestety nie będzie łatwo, gramy bowiem wyjazdowe spotkanie z HSV Hamburg i bukmacherzy są tutaj zgodni, nie jesteśmy faworytem w tym meczu. Pamiętam jednak, w meczu otwierającym ten sezon drugiej Bundesligi mierzyliśmy się z zespołem z Hamburga, wtedy wygraliśmy 1-0, gdybyśmy powtórzyli ten wynik, byłoby pięknie. Jesteśmy już w szatni domowego obiektu Hamburger Sportverein, a więc Volksparkstadion. Wszyscy nasi zawodnicy trochę poddenerwowani, ale podkreślam słowo wszyscy, ponieważ rzeczywiście przed tym meczem możemy skorzystać ze wszystkich naszych piłkarzy.
18 grudnia, godzina 13, zespół gospodarzy w ustawieniu 5-2-1-2 na ataku Winsheimer i Glatzel, za ich plecami z Suchonen. A w naszych szeregach oczywiście Tomasz Hajto zaanonsował naszych piłkarzy w ustawieniu 4-4-2 z Pieringerem i Terode na napadzie. No to jeszcze szybki rzut oka na tabelę, a tu Hamburg po 17 meczach z 38 punktami na fotelu wicelidera. Doyle przy piłce w środkowej strefie boiska podaje do przodu do Witzheimera, ten do Glatzela, atakowany Rajs, prostopadle Polkan, ale niebezpiecznie Suchonen, Farman broni, ale wybija Kamiński, Wagnoman tu zbiera tą piłkę i jeszcze sunie do środkowania, ale zablokowany, spokojnie. Rzut wolny dla zawodników Hamburga, Rajs podaje do Suchonena, ten bezpośrednio do przodu Winsheimer, ale tu jest atakowany, wycofuje David, rozgląda się szeroko, na prawe skrzydło rozrzuca piłkę, tu rozpędzony Wagnoman do środkowej, tam jest uderzenie zablokowane chyba przez Sane Owerzanczyści. Rzut wolny dla zespołu gospodarzy, Leibold posuwa w pole karne, Winsheimer z woleja uderza przy słupku, Farman absolutnie bezradny, no i niestety w 43 minucie przegrywamy, chociaż moment, sędzia jeszcze weryfikuje tą sytuację, czy jest niestety gol uznany. Pierwsza odsłona tego spotkania za nami, no i nie mamy zbyt wielu powodów do optymizmu, właściwie to nie mamy nawet żadnych, przegrywamy przecież 1-0, a co gorsza, nasza gra nie daje specjalnie nadziei na lepszy wynik, przynajmniej jak na razie. Dlatego jeszcze w przerwie musimy dokonać radykalnych zmian. Boisko opuszcza dwóch zawodników z żółtymi kartkami, a więc Overzan i Czurlino. W ich miejsce na murawie meldują się Mehmet Chanajdin i Kerim Çalhanoğlu. Dodatkowo przechodzimy na system gry 4-2-4. Oby coś to przyniosło. Winsheimer przy piłce robi takie kółeczko i wycofuje. David posyła dalekie zagranie po prawym skrzydle do Wagnomana. Ten rozpędzony, ale ma tu jednego z naszych zawodników. Przyspieszył, dośrodkowuje. Glatzel uderza, ale Ralf Farman spokojnie. Jesteśmy w posiadaniu piłki, Randwich zagrywa do Palsona, ten do Zalazara, do przodu Terode. No może w końcu teraz coś spróbujemy, przeprowadzimy jakąś groźną akcję. Çalhanoğlu do środkowania, ale niestety zablokowane. Zalazar, jeszcze Çalhanoğlu przerzuca, Aydin uderza, no ale zbyt lekko, takim strzałem nie zaskoczymy. Suchonen przy piłce w środkowej strefie boiska podaje do Winsheimera, ten wycofuje. Suchonen na prawe skrzydło, Wagnoman zgrywa. Winsheimer rozgląda się za swoimi partnerami, podaje na prawo Wagnoman. Dośrodkowanie Polkaralcz, niebezpiecznie Glatzel posyła przy słupku. Farman na kolanach, tylko odprowadził piłkę wzrokiem. To jest 72 minuta, 2-0 i to jest już po prostu po wszystkim. Jeszcze ostatnia zmiana, która już nie ma co liczyć, że cokolwiek tu wniesie. Ściągamy z boiska dramatycznie słabego, trzeba sobie powiedzieć, Simona Terode. W jego miejsce Drexler, który wędruje na lewe skrzydło, na atak Bulter. Jeszcze Farman rozpoczyna grę spod własnej bramki dalekim wykopem na połowę przeciwnika, ale już gospodarze zgrywają, przejmują futbolówkę i ruszają do ataku. No trudno przewidzieć, żebyśmy byli w stanie tutaj strzelić nawet bramkę honorową, nie mówiąc o dwóch. Jeszcze uderzenie, ale nad naszą poprzeczką. Çalhanoğlu przesuwa się z piłką, podaje do przodu do Pieringera, ten dostrzega na prawej stronie Aydina, zgranie Bulter, podanie prostopadle, Aydin strzelaj, no nie, no to jest niewiarygodne, to jest najlepsze podsumowanie tego meczu. No i to jest koniec tego spotkania, ostatecznie musimy uznać wyższość rywali, przegrywamy 0-2 i o ten wynik nie możemy mieć absolutnie żadnych pretensji, bo byliśmy zespołem zwyczajnie słabszym, bezbarwnym i ze wszechmiar nędznym. Jesteśmy zatem bez punktów i ponownie niebezpiecznie zaczyna uciekać nam czołówka. Tymczasem HSV Hamburg po zwycięstwie wskakuje na fotel lidera i czeka jeszcze na spotkanie w tej kolejce Heidenheim. Hamburg na szczycie, no tak, to już zdążyliśmy zauważyć, a my tymczasem drugie spotkanie z rzędu przegrywamy. Na dodatek w dwóch ostatnich meczach nie strzelamy nawet gola. No właśnie, no i tutaj mamy teraz piękne podsumowanie. Hajto zaczyna w kiepskim stylu. Jak to tu piszą, ten energetyczny menedżer, ale jaki tam energetyczny, charyzmatyczny. Odnotował przeciętne wyniki w pierwszych 20 meczach swojej kadencji, zwyciężając w zaledwie 11 z nich, a przegrywając aż w 6. No właśnie. A już wydawało się, że będzie dobrze, że wchodzimy na tą ścieżkę zwycięstw. Przecież w listopadzie wygraliśmy 3 mecze, później w grudniu rozpoczęliśmy od zwycięstwa, no ale niestety na koniec tego roku zaliczyliśmy takie dwie wtopy, no i co zrobić? No i w końcu media się doczekały tego wydarzenia, o którym trąbiły już od dawien dawna, a więc wybory nowych władz w naszym klubie. Ale jak się okazuje, kibice wcale nie są tak podnieceni jak dziennikarze, bo jak tu piszą, nie tłoczą się przed urnami, a wielu z nich otwarcie zadeklarowało, że nawet nie weźmie udziału w wyborach.
Ostatecznie nowym prezesem Schalke 04 zostaje Uli Müller, który, jak tu piszą, z powodzeniem zakończył proces przejmowania władz w klubie. Tym samym mamy nowego szefa. Teraz to najważniejsze tylko, żeby nasz Tomek Hajto jak najszybciej ułożył sobie jakieś dobre relacje z tym nowym zarządem, no bo to przecież nigdy nic nie wiadomo, jak oni tam się zapatrują na menedżera z Polski i w ogóle. Nowy zarząd, nowy prezes, no to można było i oczekiwać nowej strategii klubu. Tyle tylko, że jak się przyjrzymy, to te cele na ten sezon niczym się w sumie nie różnią od tych poprzednich. W Pucharze Niemiec mieliśmy dotrzeć do trzeciej rundy, a gdzie dotarliśmy, to wiadomo, dlatego mamy na czerwono cel niezrealizowany. W drugiej Bundeslidze mieliśmy się bić o awans, gdzie jesteśmy, też wszyscy wiemy. Mamy na pomarańczowo, zarząd jest zawiedziony. A nasz charyzmatyczny menedżer, nasz Tomek Hajto, to jak się okazuje, też jest niezły ściemniacz i bajerant, bo na konferencji prasowej po wyborze nowego prezesa zapytano się, jak widzi współpracę z Uli Müllerem. Nasz Tomek odpowiedział: jestem jak najlepszej myśli, wypowiedzi, których udzielił nowy prezes na temat przyszłości klubu, brzmią bardzo obiecująco i nie mogę się doczekać ciągu dalszego. No, myślałby kto. W każdym razie nas, kibiców, to on raczej nie przekonał, ale najważniejsze, żeby przekonał swojego nowego prezesa. Czas zatem krótko podsumować dokonania Hajty w listopadzie i w grudniu. Na początku zapowiadało się dobrze, 4 zwycięstwa z rzędu. Niestety kończymy rok z 2 porażkami, bolesnymi na dodatek. W tabeli drugiej Bundesligi po 18 kolejkach z 33 punktami jesteśmy dopiero na 5 miejscu. Ale to jeszcze nie jest najgorsze, bo prawdziwy dramat to nasza strata punktowa do drugiego, choćby Heidenheim, która wynosi w tym momencie już 7 punktów. Do liderującego HSV Hamburg tracimy aż 8 oczek. Jest zatem źle, nawet bardzo źle, bo wygląda na to, że z miesiąca na miesiąc nasza strata punktowa się pogłębia, a dystans do czołówki rośnie. Miejmy zatem nadzieję, że w kolejnym odcinku odbijemy się już od dna, chociaż z drugiej strony to już w tym odcinku mieliśmy zaliczyć takie odbicie. No niestety nie wyszło. Zapraszam Was zatem serdecznie na następną, 6. część naszego cyklu w Schalke 04, w którym otworzy się zimowe okienko transferowe, a także z buta rozpoczniemy rundę wiosenną w drugiej Bundeslidze. Miejmy tylko nadzieję, że z lepszymi wynikami. Ja jeszcze tylko gorąco zachęcam Was do subskrybowania kanału, pozostawienia łapki w górę i komentarza, a ja już Was serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!